Kolejna anegdota, którą można przypisywać do różnych zakonów. Państwo kojarzycie, że zakony, szczęściem mamy ich w Polsce sporo, mają swoje charakterystyczne cechy. Czasami trudno je zwerbalizować, ale jak idzie pięciu facetów w koloratkach lub bez, czasami, zdarzyło mi się tak parę razy, patrzę i mówię, to są zakonnicy. Ale ten będzie pewnie franciszkanin, a tamten to chyba będzie salezjanin. Chyba zgadłem. Są pewne charakterystyczne cechy. I otóż franciszkanie wzdychają czasami do świętej głupoty, a dominikanie czasami respektują taką, znaczy nie respektują zasady, która zapisana jest w Piśmie Świętym, bacz, abyś od zbytecznej mądrości nie zgłupiał. To działa w obie strony. Nadmiar tej mądrości wbija w pychę, a niedostatek wykształcenia czasami też wbija w pychę, zupełnie niesłusznie. Ale teraz przeszedłszy do anegdoty, która tak naprawdę mówiła o innych zakonach, a my tutaj się przeflancujemy na dominikanina i franciszkanina. Jest taka piękna księga Vora Gorerum, czyli można rzec, no, pożeracz rzeczy, każdy pies z innej wsi, kupa grochy, kupa śmiechu, taki franciszkanin to pisał. I tam jest właśnie taka anegdota o dyspucie teologicznej. Dajmy na to, że dysputował franciszkanin i dominikanin. Przepraszam, źle. Dominikanin z jezuitą. Dominikanin z jezuitą, bo tu jezuici byli na obstrzale generalnie. No więc dysputują i okazało się, że niestety reprezentant jezuitów jest słabszy. I czuje, że już mu nie wstaje argumentów, więc postanowił zareagować klasycznie, czyli ad personam. I mówi po łacinie probo do tego dominikanina, który był rudy. Judas fuit Rufus. Judasz był rudy. Tu es Rufus, ty jesteś rudy. Ergo tu es Judas. Zatem jesteś Judasza. Na co dominikanin mówi nego hanc propositionem. Quod Judas fuit Rufus, hoc est problema. Czy Judasz był rudy? Neguje to dowodzenie. Czy Judasz był rudy? Tu jest pytanie. Sed quod fuit de societatis Jezu, hoc est de vere et de fide. Ale że był z towarzystwa Jezusowego, to prawdziwe i godne wiary. No i na motywie tego dyskusja.